Ten mój syn to mnie urządził. Postawił mnie na tym cokole i myślał, że będę tak stał wieczność. Znudziło mi się to. Wprawdzie cały czas widzę swój ukochany zamek. Ale, pewnie chcecie wiedzieć, jak trafiłem do Warszawy. To jest bardzo zabawna historia. Posłuchajcie. Tak sobie spokojnie mieszkałem w Krakowie, ale moja dusza odkrywcy dała sobie znać. Wtedy bardzo interesowałem się alchemią. Zamykaliśmy się z przyjaciółmi w komnacie i robiliśmy ciekawe eksperymenty. Ach, to było życie. Szukaliśmy mitycznego kamienia filozoficznego. Podczas jednego ze spotkań w 1595 roku, w trakcie przetapienia sztabek złota, totalnie spaliliśmy część zamku. Wywołaliśmy pożar w tak zwanej kurzej stopce, zwanej także kurzą nogą. Oj tam, to była tylko wieża. Po pożarze zastanawiałem się, gdzie by tu wyruszyć. Różne opcje rozważałem, ale w końcu zdecydowałem się na Warszawę. Stwierdziłem, że to lepsze geograficznie miejsce. Było bliżej na Pomorze i na Litwę, no i była też bliżej mojej ukochanej Szwecji. Przecież nic takiego się nie stało. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.